Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu, pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle. Serdecznie witam pana redaktora i witam wszystkich. Idąc w stronę lewicy, pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. Dzień dobry. I pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Muszę zacząć od tragicznej informacji w wypadku na autostradzie w Chorwacji. W Chorwacji zginęło 12 Polaków, 34 znajduje się rannych w szpitalu. Tragiczne wieści mają dotyczyć polskich pielgrzymów, którzy zmierzali do Medziugorje, ale informacje są zbierane na bieżąco. Zasadnicza ilość rannych i zabitych potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych dr Łukasz Jasina. Szanowni panowie, o tym pewnie nie będziemy dyskutować, o tym wydarzeniu, bo też nie widzę pola do dyskusji poza tragedią i chęcią pomocy. To sporu pewnie tu nie będzie. Natomiast chciałem zacząć od rocznicy powstania warszawskiego. To data dla mnie warszawiaka święta. Telewizja Republika znajduje się naprawdę parę numerów obok dawnej kwatery głównej powstania warszawskiego. Pan poseł Paweł Krutul może zacznie nasze spotkanie, bo też była rocznica rzezi Woli, gdzie również znajduje się nasza telewizja, gdzie ma swoją siedzibę. To bezprecedensowa zbrodnia. 60 tysięcy ludzi, tak obrazowo, pełen stadion, wielki stadion ludzi zabitych z broni ręcznej. Nikt nie poniósł kary za ten bezmiar zbrodni. Dlaczego w Polsce są siły polityczne, które kwestionują to, żeby ubiegać się od Niemców o reparacje, odszkodowania, że powinni zapłacić po prostu pieniądze za ten bezmiar zbrodni? Ja, panie państwu, nie mam problemu z tym, żeby rząd polski ubiegał o reparacje. Ja tylko chciałbym, żeby to było skuteczne, a nie tylko bicie przedpoczerpiane. Mam naprawdę kciuki, jeżeli to dla rządu Mateusza Morawieckiego się uda, będę bił brawo, ale wydaje mi się, że to zbliża się kolejna kampania wyborcza i jest to jeden z rzeczy, które po prostu zostały w to wplątane. Naprawdę, jeżeli uda się uzyskać jakiekolwiek finanse od strony niemieckiej, które mogłyby wpłynąć na konto naszego kraju, jestem za. Ale uważam, że to jest druga strona medalu, że to jest tylko i wyłącznie bitwiany przed kampanią wyborczą i szukanie sobie... Ale jest prosty pomysł, żeby wyeliminować ten temat jako temat wyborczy. Jeżeli opozycja poprze taki i to z całego serca poprze polski rząd w staraniach o te reparacje, to nie będzie to tematem wyborczym. Ale panie redaktorze, to jest podobnie jak z podkomisją Antoniego Macierewicza. On dochodzi ciągle do prawdy i to kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych. Tak samo podejrzewam się w tym przypadku. Niestety, ubolewam nad tym. A pan poseł przeczytał raport komisji, bo tak... Panie redaktorze, przeczytałem, pytałem na Komisji Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza o ujawnieniu tego raportu, o wszystko, co z tym związane, o ekspertach w cudzysłowie, bo niektórzy eksperci się odwracali później po pracy w tejże podkomisji. Także uważam, że te pieniądze poszły niestety w błoto, a dalej nie mamy oficjalnego stanowiska, co faktycznie się wydarzyło i dalej utrzymujemy pana ministra Antoniego, łącznie z zapewnianiem mu ochrony przez żandarmerię wojskową, pomimo tego, że nie jest ministrem, nie jest to były minister, który taką ochronę posiada. Tego nie rozumiem. Podatnicy polscy powinni też tego nie rozumieją, bo rozmawialiśmy o tym na trasie Bezpieczna Rodzina i też padły nazwiska tychże ministrów, którzy mają dalej ochronę, a którzy faktycznie nie dokonali tego,
tego, co zapowiadali. I to nie jest akurat przedmiotem naszej rozmowy, tylko zwrócę uwagę, panie pośle, że od czasu opublikowania raportu podkomisji nikt poważny go nie podważył. Jeżeli pan chce podważać ten raport, czy ktokolwiek, to ja zapraszam do dyskusji, ale to chyba nie dzisiaj. Pan poseł Artur Łącki, panie pośle, w Sejmie pani marszałek Małgorzata Gosiewska wspominała ofiary rzezi Woli. Kiedy powiedziała, że mamy pełne prawo domagać się od Niemców zadośćuczynienia za zbrodnie, ze strony z ław Platformy Obywatelskiej rozległe się buczenie, no, konsternacja, oburzenie. Dlaczego tak jest, że Platforma Obywatelska sprzeciwia się uzyskaniu tego, co się Polakom naprawdę należy? Najpierw chciałbym się nie zgodzić z tezą, którą pan redaktor na początku wygłosił, że są w Polsce jakieś siły, które nie zgadzają się na to, żeby żądać reparacji od Niemiec za zbrodnie wojenne. Ja, skoro Platforma buczy, to panu... chyba się nie zgadza z... To buczenie nie zgadzaniem się, to buczenie jest potwierdzeniem tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Krutul. PiS nie robi nic na temat, żeby takie reparacje od Niemców uzyskać, tylko wyciąga ten temat zawsze, kiedy ma problemy wewnętrzne. Zawsze, kiedy PiS-owi coś nie idzie w polityce wewnętrznej, to wyciąga tematy zastępcze. Jednym z tematów zastępczych dla polityków PiS-u i to jest zbrodnia i to jest straszne dla społeczeństwa polskiego, jest właśnie temat reparacji wojennych. Teraz, a co Platforma zrobiła, żeby te reparacje uzyskać? Kiedy jest straszna inflacja, kiedy ludzie boją się, co będzie zimą, zamiast zająć się tym, czym powinni się rządzając, znowu wyciągają temat zastępczy reparacji. Proszę też zobaczyć jedną znamienną sytuację, że o reparacjach już nie mówi polityk, który jest mocno z tym jakby związany, ale już nikt go nie chce słuchać, czyli pan poseł Mularczyk, który przez jakieś ostatnie lata zawsze wyciągał ten temat, kiedy PiS-owi coś nie szło, tylko mówi to teraz pani poseł. Cała Platforma Obywatelska. Nie, pan poseł Mularczyk 1 września przedstawi raport, którego tezy, jak stwierdził premier Mateusz Morawiecki, są porażające. Samej Warszawy dotyczy 380 miliardów euro. To są takie kwoty. Ja nie bardzo widzę powodu, dla którego, no wie pan, panie pośle, bo ta różnica w rozwoju gospodarczym Polski i Niemiec, no bierze się właśnie z tego, że oni nam nie wypłacili odszkodowania, nie wyrównali tego, co tych zbrodni, które uczynili. Ale panie redaktorze, ale my nie podważamy kwot, które oni wyliczyli. Po drugie, ja nie potrzebuję mieć żadnego papieru, który stworzył pan poseł Mularczyk, żeby wiedzieć, jakie straszne, wielkie pieniądze nam się należą z odszkodowania za to, co wyprawiali Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej. To są miliardy i każda suma byłaby adekwatna. 110 miliardów, każda suma byłaby adekwatna. Ja tylko mówię o tym, że ten rząd nic nie robi, żeby cokolwiek uzyskać od Niemiec, bo żeby to zrobić, to trzeba po pierwsze wystąpić z roszczeniem. Po drugie, zatrudnić najlepszą kancelarię światową, jaką można zatrudnić i pójść w spór sądowy z państwem niemieckim. Ale przed którym sądem? A nie wygadywać bzdury przed na potrzeby sądem polityki pan wewnętrznej by chciał cały to rozstrzygać? Czas w parlamencie polskim. Przed którym sądem pan poseł chciałby rozstrzygać taki spór? Ja myślę, że dobre byłyby te sądy amerykańskie, które rozstrzygały, oczywiście w takich sprawach nie rozstrzygały jeszcze żadne sądy, ale sądy anglosaskie rozstrzygają w precedensach. I myślę, że gdyby sądy amerykańskie rozstrzygnęły na naszą korzyść, to Niemcy by się łapali za portfel, żeby te pieniądze nam przekazać. A może obawiam się, że tego się przed sądem nie da rozstrzygnąć, że to jest sprawa po prostu nacisku politycznego, a tu dobrze by było, żeby i rząd, i opozycja szły ręka w rękę. A propos tego, co rząd robi, no to rządowi, co ma robić. Postawiona ta sprawa została. Cały czas...
Panie pośle, postawiona ta sprawa została bardzo wyraźnie przez polski rząd i Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu z Friedrichem Mercem, to jest dzisiaj lider opozycji, ale wcześniej na spotkaniu z minister spraw zagranicznych Niemiec. Więc to jest sprawa, jest postawiona. Panie redaktorze, dzisiaj, jutro, wczoraj, tydzień wcześniej ślub za tydzień, jeśli miałoby to być poważna sprawa, powinno się odbyć pierwsze próba spotkania rządu polskiego z odpowiednikiem niemieckim w tej sprawie. Chociażby próba. Gadanie, szcze gadanie od kilku lat tylko i wyłącznie z mównicy sejmowej do polskiego parlamentu nic nie załatwi w tej sprawie. A to jak się takie spotkanie odbędzie, to pan sobie wyobraża, że Donald Tusk powie tak, reparacje się Polsce należą. Ja jako lider opozycji stoję murem za polskim rządem w tej sprawie. Na pewno Koalicja Obywatelska uważa, że reparacje się Polsce należą i stoi murem za polskim społeczeństwem w tej sprawie. Polskie społeczeństwo reprezentuje polski rząd. Pan poseł Robert Telus, jak skomentuje tę sytuację? Zbliża się 1 września, za nami no data, jak już powiedziałem, dla warszawiaków święta. Dla mnie jako mieszkańca jeszcze Woli tym bardziej. Może kilka kwestii tu zostało poruszone. Ja również wrócę może do tego, co pan rozpoczął. Marsz powstańców, dla uczczenia powstańców warszawskich. Wziąłem udział w tym marszu z całą rodziną. Byłem również na śpiewaniu. Dla mnie też ten data jest bardzo ważna, tym bardziej, że przez 50 lat komuniści no, nie pozwalano nam tej daty pamiętać. Robiono wszystko, żebyśmy tej daty nie pamiętali. Wielu komentatorów, którzy szkoleni byli w Moskwie, komentowali, że powstanie warszawskie było niepotrzebne i jak pan się przesłuchuje, panie redaktorze i drodzy państwo, dziś ci sami zaczynają krzyczeć, że powstanie warszawskie nie było potrzebne. I no to są narracje putinowskie, to są narracje moskiewskie, które dzisiaj z powrotem odżywają. Dlaczego odżywają? No bo wiadomo, że jest wojna w tej chwili, wojna na Ukrainie i wojna gospodarcza i ekonomiczna w Polsce. I no to te siły rosyjskie w Polsce bardzo mocno odżywają i to widać jest po tych komentarzach. Dlatego tak jak pan powiedział, dla pana bardzo ważne i myślę, że dla wielu warszawiaków, tych, którzy mają serce po prawej stronie, ci, którzy wiedzą, że powstanie warszawskie było ważne, którzy nie dali się ogłupić przez moskiewską propagandę, tak myślą. I tutaj ja się bardzo cieszę, że ta atmosfera na tym marszu była bardzo miła, naprawdę była świetna, wiele dzieci, wiele młodzieży. Ja się cieszę właśnie z tej młodzieży. Ja byłem sam autokarem ludzi, strzelców z Opoczna, którzy no, pokazali się bardzo ładnie na tym marszu i z okrzykami. Czy chce pan poseł powiedzieć, że prezydent Warszawy nie zdołał zepsuć tej atmosfery? No właśnie nie udało mu się po raz kolejny zepsuć, chociaż robił wszystko, żeby to zepsuć. I właśnie i teraz nawiązując do tego, co się stało w Sejmie, no oczywiście, że to po raz kolejny skandal, z tym, że to o tym, co pan mówił, że w momencie, gdy pani marszałek powiedziała o reparacjach po lewej stronie, po całej lewej stronie, bo tej Platforma Obywatelska w tej chwili chyba jest bardziej po lewo niż nawet sama lewica, zaczęło się buczenie i dyskusja i kpienie, no to pokazuje, jakie są nastroje po drugiej stronie. To znaczy tak, ubolewam nad tym, panie redaktorze i drodzy państwo, że wielu polityków, mam nadzieję, że wielu nieświadomie, i to jest taka moja nadzieja tylko w tym, no nie służy Polsce, nie służy interesowi polskiemu, tylko interesowi innych narodów. Tutaj no, przypomnijmy w sprawie CPK wypowiedź Trzaskowskiego, ona wszystko mówi, a może ją powtarzam, bo już kiedyś o tym mówiłem, ale ona wszystko mówi, no po co nam port w Polsce, skoro mamy w Berlinie. I to samo, jeżeli mówimy o reparacjach, przypomnijmy sobie tak naprawdę, od czego się zaczęło. Zaczęło się od pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, który był prezydentem Warszawy. To on wtedy zaczął ten temat bardzo mocno. To on wtedy już wyceniał jego, nie on osobiście, tylko ludzie wyceniali straty. Później no, Platforma przejęła władzę w
w Warszawie. Temat wyrzuciła do kosza. Później Platforma przejęła władzę w Polsce i o tej temacie nic nie mówili. A dzisiaj, gdy my zaczynamy z powrotem mówić, że nam się należy, bo to po prostu nam się należy, to posłowie w Sejmie buczą. To pokazuje, że dla jakich interesów służą posłowie w Sejmie. Ubolewam nad tym. Ja nie mówię tego jakąś uszczypliwością, tylko ja osobiście nad tym po prostu ubolewam, co się stało w Sejmie, bo to pokazało to, co powiedziałem, że interesy Niemiec dla was są ważniejsze, drodzy panowie, drodzy państwo, niż interesy nasz polski. My powinniśmy w tej sprawie naprawdę ponad podziałami politycznymi. Oczywiście, że podziały polityczne zawsze były, są i będą i ja nie mam co do tego wątpliwości, ale są pewne tematy święte. Reparacje i to, co wojna straciła, znaczy to, co Polska straciła w czasie II wojny światowej, to są sprawy święte. Tu powinniśmy być wszyscy jednym głosem mówić. No, ubolewam, że tak nie jest, ubolewam, że no, posłowie próbują z tego kpić i rozmywać temat. A jak pan, panie pośle, odpowie na taki zarzut no, wyborczego wykorzystywania tego tematu? Bo też trzeba zauważyć, że no, temat jest podnoszony w czasie, kiedy no, pomiędzy Polską a Niemcami wydłuża się lista stanowisk rozbieżnych. No, taka jest niestety rzeczywistość. Panie redaktorze, no to całą historię opowiedziałem, to całą historię, gdy o tym mówimy, to znaczy, że jest kampania wyborcza? Nie. Przecież od początku tej kadencji również o tym mówimy. Znaczy nie tylko od początku tej kadencji. My cały czas twardo, stanowczo mówimy, że nam się to należy i powinniśmy w tej sprawie mówić jednym głosem. Tutaj do kolegów posłów, panowie posłowie, no przecież to wy w Unii Europejskiej w tej chwili rządzicie. To wy macie większość w Unii Europejskiej. Wasze partie mają większość, wasi koledzy, z którymi się spotykacie, z którymi rozmawiacie, pijecie kawę, może coś innego, ale jeżeli się spotykacie z kolegami, z europosłami, rozmawiajcie z nimi, naciskajcie na nich, wymuszajcie na nich, żeby sprawę reparacji w Unii Europejskiej również podnoszono, że to nam się po prostu należy, że to nam się po prostu należy. W tym studiu, w którym ja w tej chwili jestem, świadek rzezi Woli, pani opowiadała, jak czołgi ślizgały się na ulicach nad takiej mazi z ludzkich zwłok. Tak to wyglądało. Ale do relacji Polski z Niemcami chciałem przejść, bo ta, już wspomniałem, ta lista spraw spornych, nazywając rzeczy po imieniu, się wydłuża, poczynając od stosunku do wojny na Ukrainie. Władze w Ukrainie no, oskarżyły Berlin o blokowanie wypłaty środków dla, chodzi o 8 miliardów unijnych środków dla Ukrainy. Po takie no, rzeczy, już powiedziałbym, z kategorii sąsiedzkiej. No, uregulowanie Odry, budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu. Pan poseł Paweł Krutul. No bo na relacje polsko-niemieckie trzeba, i w tym również sprawę reparacji, trzeba patrzeć całościowo. Jak pan patrzy? Może trzeba wziąć się za bary, no, nie udawać, że te stosunki są dobre, tylko są niedobre, no po prostu. Ale panie redaktorze, my ze wszystkimi jesteśmy w koło i wzięci za bary. Ja oczekuję efektów. Tu mój przedmówca, pan poseł Telus, wygłaszał. Panie pośle, trzymamy kciuki za referendum. Rządzicie 7 lat, a jak zwykle wracam przed wyborami, powtarzam jeszcze raz. Finansujecie bojówki, którzy w Warszawie zakłócają przemowy powstańców. Chciałbym panu przypomnieć, to jest przykre i to jest hańbiące i to robicie z ministrem Glińskim, dajecie im kasę, niepotrzebnie dajecie tą kasę. Kupujecie sobie głosy i to nie tędy droga, a tutaj nam zarzucacie o reparacje. Jesteśmy za, żeby te reparacje do nas wróciły. To premierem polskiego rządu jest Mateusz Morawiecki. Chciałem panu przypomnieć, że ten oto premier jest z rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak dla przypomnienia. Liderem pańskiej partii jest pan Włodzimierz Czarzasty. Ja nie słyszałem, żeby Włodzimierz Czarzasty powiedział tak, stanowisko lewicy jest takie, że popieramy rząd polski w staraniach o reparacje. Ja nie słyszałem żadnych działań. A nie tylko gadania. Państwo tylko gadacie. Nic ale nie robicie. Ja nie widziałem żadnych działań Cimoszewicza, który tam... Panie pośle,
Niemcy powiedziały, że będą mieli problemy z gazem. Wykorzystajcie to. Po prostu wykorzystajcie, jeżeli my mamy zbiorniki zapewnione i że będziemy mieli gaz. Wykorzystajcie to w rozmowach. No, zaraz zapytamy pana posła Artura Łąckiego, bo Donald Tusk wczoraj był bardzo oburzony, że Polska nie chce się przyłączyć, nie chce oddać swojego naszego gazu, krótko mówiąc, Niemcom. Panie redaktorze, no pan to upraszcza bardzo. No, ale to się do tego sprowadza. Zadanie pytania, że Donald Tusk był oburzony, że Polska nie chce oddać gazu Niemcom. Nie Polska nie chce oddać gazu Niemcom, tylko Polska, czyli rząd polski, jak zwykle nie chce się zastosować do tego, co 27 krajów razem chce postanowić. I to jest problem Polski, że my od pewnego czasu jesteśmy w kontrze. Od pewnego czasu jesteśmy w kontrze do wszystkich. Ale ja wrócę na chwilę do pana posła Telusa, do tych reparacji, bo te reparacje się Polakom należą. I tak jak powiedziałem, jaką kwotę byśmy nie rzucili, to pewnie byłaby za mała. A pan Telus wygłosił polityczną mowę, z której niestety, i to wreszcie niech może wyborcy PiS-u zobaczą, wynika, znowu nic nie wynika. Wyborcza mowa na porządek wyborów, taka, że my coś będziemy robili, bo to dla was jest rzucone. I nic znowu nie zrobią. 7 lat teraz, 2 lata przedtem, a jeszcze przedtem 2 lata, jak pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, czyli razem ponad 10 lat. Ja się pytam, jakikolwiek efekt jest tego, co wy robicie? Nie, bo zawsze wyciągacie... Ale może dlatego, że lider opozycji niemal bez wyjątku popiera... Wracając do naszych stosunków z sąsiadami. Stanowisko niemieckie. Nie słyszałem? No, może tak jest, że trudno jest uzyskać te reparacje i inne polskie sprawy w relacjach z Niemcami, bo lider opozycji, no ja nie znam wypowiedzi, która by się sprzeciwiała, wypowiedzi Donalda Tuska, która by się sprzeciwiała interesom Berlina. Jeżeli pan poseł może wskazać, to bardzo proszę. Lider opozycji nie rządzi w żadnym kraju. W Polsce również lider opozycji nie rządzi. No ale lider rządził. 8 lat rządził Donald Tusk i złożył wniosek o reparację albo sprzeciwił się w czymkolwiek Niemcom? Złożenie wniosku o reparację przez Donalda Tuska miałoby taki sam efekt jak złożenie wniosku o reparację przez Artura Łąckiego. Taki sam efekt jak złożenie wniosku o reparację przez pana redaktora, z pełnym szacunkiem oczywiście. Wniosek o reparację ma złożyć rząd polski, a ten rząd, który o tym klepie jęzorem od kilkunastu lat, powinien to dawno zrobić, zamiast oszukiwać społeczeństwo, że chce cokolwiek zrobić. A wracając teraz do naszych stosunków zagranicznych, no to nie mamy żadnych stosunków zagranicznych, właściwie z żadnym poważnym partnerem z Unii Europejskiej, bo z wszystkimi jesteśmy pokłóceni. Od słynnego uczenia Francuzów jedzenia nożem i widelcem, po niezgadzanie się na politykę sądowniczą Unii Europejskiej, po kłótnie o Izbę Dyscyplinarną. Unia Europejska ma jakąś politykę sądowniczą? Gdzie jest podstawa prawna do tego, żeby... Nie możemy sięgnąć po środki z KPO, bo pan premier Morawiecki nie może sobie poradzić z takim szkodnikiem, jakim jest pan minister Ziobro i jego otoczenie. I tak wygląda nasza polityka. Pan poseł Robert Telus... Za przeproszeniem, bałagan w środku i wrogowie na zewnątrz. Pan poseł Robert Telus, no właśnie, bo coraz więcej osób, coraz więcej polityków w tym z obozu prawicy, no ostatnio profesor Krasnodębski powiedział, że możemy, powinniśmy zrezygnować po prostu z tych środków z KPO, że Jarosław Kaczyński mówi dosyć tego dobrego, mamy problem. I to chyba jest problem w Berlinie bardziej niż w Brukseli, jak pan poseł myśli. Panie redaktorze, tutaj pan poseł Łącki bardzo tak krasnomównie mówił na temat naszych wrogów za granicą. Ja powiem, że mamy partnerów, ze wszystkimi rozmawiamy i ze wszystkimi współpracujemy. Oczywiście w każdej rozmowie, w każdej negocjacji, w każdych sprawach interes polski jest dla nas najważniejszy i to powoduje no, pewne niezadowolenie niektórych krajów i to jest normalne chyba, że dla nas interes polski jest najważniejszy, a nie interes Niemiec jak dla was. Ale panie redaktorze, drodzy państwo, najgorszym przeciwnikiem Polski są posłowie naszej opozycji. To oni jeżdżą na skargę do Brukseli, to oni podpuszczają Brukselę przeciwko nam, to oni podpuszczają i mówią, że nie ma, tu przed chwilą nawet słyszeliśmy, że nie ma praworządności w Polsce, że nie podporządkujemy sądów pod sądy europejskie. Panie pośle,
i żyjemy w innym świecie. Dla nas sądy polskie są najważniejsze. Dla nas konstytucja polska jest najważniejsza. Nie prawo... Dlaczego ją łamiecie? Nie prawo europejskie, jak to wy mówicie, że dla was prawo europejskie jest najważniejsze. Dla nas polskość to świętość, a dla was polskość to nienormalność. Tym się różnimy, panie pośle. To jest właśnie polityka. I dlatego nas inne kraje, Niemcy nie będą lubić, czy Rosjanie, bo dla nas to polskość to świętość, a dla was to polskość nienormalność. I to jest ta cała różnica, panie pośle, między nami i wami. Największym szkodnikiem dla Polski jest polska opozycja, która jak za dawnych czasów, za czasów historycznych, gdzie jest żoną innych mocarstw na skargę, to tak samo wy tej chwili się zachowujecie. Ja nad tym, jeszcze raz podkreślam, ja nad tym ubolewam, naprawdę. Jeżeli słyszę, że polski poseł albo europoseł mówi, że środkom, żeby Polsce nie dawać środków, albo dać dopiero środki, jak będzie rządziła Platforma Obywatelska, to zastanawiam się, komu on służy i przez kogo on został wybrany. Panie pośle, ja słuchałem pana Głupot, jak pan mówił. Proszę wysłuchać mnie. To, co wy robicie, to jest przeciwko Polsce po prostu. Działacie przeciwko Polsce i te wszystkie wypowiedzi, nie tylko wypowiedzi, bo gdyby to były tylko wypowiedzi, gdyby to była tylko taka publiczka populistyczna gadka, to inna sprawa. Ale wy działacie przeciwko Polsce. Tu pan redaktor przed chwilą powiedział, że i pan powiedział, że Donald Tusk nie wystąpił, a nie jest premierem. Po pierwsze, był premierem i nie wystąpił, a po drugie, był dłuższy czas przewodniczącym partii rządzącej w Unii Europejskiej. To tam takie sprawy powinny się załatwiać. I nie załatwił nic. Dlaczego? Dlatego, że służy Niemcom i tak naprawdę został nam jak wirus w tej chwili podrzucony z powrotem w Polsce, żeby szkodzić Polsce. Pan poseł... Właśnie, jakby pana posła Telusa teraz przenieść w historię do lat 80., no to propaganda komunistyczna jest po prostu dokładnie taka sama jotę w jotę jak tamta. Panie pośle, jeszcze zapomniał pan poseł Telus dodać, że za drożyznę w Polsce odpowiedzialni są przedsiębiorcy. Za drożyznę i za to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jest odpowiedzialna wojna i Putin i nieodpowiedzialna i bardzo błędna polityka Unii Europejskiej. A najbardziej odpowiedzialny jest nieodpowiedzialny rząd PiS. Że zbudowali siłę Putina. Bo tak naprawdę siłę Putina zbudowała błędna polityka Unii Europejskiej. Timmermansa, Merkelowej czy Tuska. To oni doprowadzili do tego, żeby zamykać kopalnie. To oni mówili, żeby ograniczać węgiel. Nie ograniczać. Całkowicie. Panie pośle, trochę uczciwości. Wy zamknęliście najwięcej kopalni w Polsce. Ale proszę, niech pan słucha. Proszę, ale dlaczego pan oszukuje ludzi? No, PiS zamknął najwięcej kopalni. Niech się pan napije wody, jak ja mówię, to proszę posłuchać, jak pan będzie mówił, ale jeśli pan mówi kłamstwa, no to sorry. To wasza polityka, to polityka Unii Europejskiej doprowadziła Timmermansa, doprowadziła do tego, że zbudowano w tej chwili siłę Putina, że się odważył na wojnę z Ukrainą, że się odważył na wojnę z Europą gospodarczą i ekonomiczną, bo w tej chwili w Europie jest wojna gospodarcza i ekonomiczna. I czy wy tego nie rozumiecie? Czy wy naprawdę tego nie rozumiecie? My rozumiemy wszystko bardzo dobrze. Wiemy o tym, że siłą Polski jest siła Europy Zjednoczonej, Unii Europejskiej i NATO. A wam się wydaje, że jak rozwalicie wszystko w koło, to zostaniecie tylko wy. Polityka w Unii Europejskiej, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Wasza polityka w Unii Europejskiej, wasza, jeszcze podkreślam, Tuska, Merkelowej, Timmermansa, doprowadziła do tej wielkiej siły Putina. I proste. I to wszyscy widzą. Panie pośle, bo rzeczywiście jest tak, że jedność Unii Europejskiej jest wartością, tylko czy na przykład kanclerz Niemiec Scholz nie działa przeciwko tej jedności, chcąc unifikować Unię Europejską pod niemiecką hegemonią. No to jest prosty przepis na rozpad Unii Europejskiej. I dlatego trzeba dyscyplinować w jakiś sposób kanclerza Niemiec, rozmawiać z nim, kierować ich na dobre tory, a nie kłócić się z polską opozycją. Co pan poseł Telus załatwi przez swoje polityczne gadanie, rozmawiając ze mną na ten temat? Co załatwi? Przecież ja o wiele lepiej na to wygląda, wiem, co trzeba zrobić, żeby Polska była silniejsza w Europie. Trzeba mieć przyjaciół w koło, tak jak wszędzie. Jeśli pan Telus ma przyjaciół w koło tam, gdzie mieszka, to jest osobą lubianą, szanowaną i
znaczącą. A jeśli ma w koło wrogów, to go wreszcie ktoś zniszczy. I tak samo będzie z Rzeczpospolitą. Jeśli będziemy się mieli w koło przyjaciół, takich, z którymi jesteśmy w stanie załatwić każdą sprawę i dogadać się, to będziemy silni w Unii Europejskiej, silni w NATO i silni w Europie. Jeśli się skłócimy wszystkim, a to robi właśnie PiS, to tak jak mówię, za chwilę zostanie po nas tylko pokój. Jeszcze raz powiem. Apokaliptyczna wizja, z którą zostawiam Państwa na krótką przerwę. Wrócimy oczywiście do tematu po przerwie.